zatem, proszę Państwa, skoro strategia to nie wszystko, to gdzie i czym jest ta jedna rzecz, która definiuje de facto to, czy osiągniemy sukces? Panie Robercie, czym jest ta jedna rzecz, która jest niezbędna do tego, żebyśmy my, przedsiębiorcy, odnosili sukces? No to ja odpowiem pytaniem. Zna Pan kogoś, kto odniósł sukces w sieci czy gdziekolwiek w biznesie? Myślę, że tak. Jakby Pan miał określić cechy takiego człowieka, to jakie one są? Pracowity, aha, często oczytany, aha, bardzo otwarty, mhm, dużą ilością kontaktów. Uparty pewnie. Uparty zdecydowanie. No, zdecydowanie, tak? Nie poddający się uparty, porażką. Tak, zdecydowanie, tak? Uparty. Czy z dużą ilością doświadczeń? Zastanawiam się. Myślę, że znam takie przykłady, że ludzie są niedoświadczeni praktycznie, a odnoszą sukcesy. Ale jak się przewrócą, to mówią, podnoszą. O, to nie działa, otrzepują kolana, idziemy dalej. A tu też nie działa, aż znajdą. To jest mniej więcej odpowiedź na to, co Pan mówił wcześniej w pierwszej części programu, że lepiej działać z tym namiocikiem zamiast pałacem, bo bardzo szybko widzimy, czy to działa, czy nie działa. To jest, niektórzy to porównują do jazdy samochodem. Jak stoimy i ktoś na nas jedzie, to możemy kręcić kierownicą, nie unikniemy kolizji, ale jak jedziemy, to możemy jeszcze coś zrobić. Ale dlaczego pytam o to, jakie cechy mają ci ludzie? No bo ten obszar, o którym Pan mówił w pierwszej części, to jest obszar wiedzy i umiejętności. Wiedza, czyli wiem, jak działać, zmierzyłem coś, wyciągnąłem z tego wniosku i zmieniłem swoją hipotezę. Umiejętności to, że umiem sobie z tym poradzić. Tak? Jest różnica między wiedzą a umiejętnościami, bo ornitolog nie lata. Wszystko wie o lataniu, ale sam nie lata. Tak? I pytanie, w ilu procentach wiedza i umiejętności decydują o tym, że odnosimy sukces w życiu? Ciekawe pytanie. Drodzy widzowie, jak Państwo sądzą? Bo ja sądzę, że w 50%. No właśnie, większość uważa, że ta wiedza i umiejętności, bo szkoła nas wychowuje, że wiedza i umiejętności jest najważniejsza. Podczas gdy patrzymy na ludzi, którzy odnieśli sukces, no weźmy taki Branson, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, nie ukończył szkoły średniej, a ma 400 firm. No więc okazuje się, że jest ten trzeci element, który jest dużo ważniejszy. Psychologowie go nazywają nastawieniem. To gdzieś tam siedzi w głowie nasze przekonanie, że jak ja wierzę, że mój produkt jest super, to ja udowodnię światu, że jest super. A jeżeli się mylimy i nasz produkt wcale nie jest taki super? To ja mam takie przekonanie i takie nastawienie, że ja go tak zmodyfikuję, że udowodnię i tak, że on się uda. Czyli nie chodzi o walanie głową w mur, tylko o tą umiejętność, tak, zmiany tego sposobu myślenia nawet. Tak? Jakbyśmy teraz spróbowali odtworzyć, które z tych rzeczy, tych cech, które Pan wymienił, które charakteryzują osobę sukcesu, to są cechy, które dotyczą wiedzy i umiejętności, a które z nich dotyczą nastawienia? Teraz to mnie faktycznie Pan zagiął, bo faktycznie większość z nich dotyczy nastawienia. Tak. Konsekwencja, upór, pracowitość, otwartość, to jest wszystko nastawienie. Także to trochę jest tak, że wiedza i umiejętności nie przeszkadzają w biznesie, warto je mieć. One bardzo często dają mi przekonanie, a ja dużo wiem, mam duże umiejętności, to sobie poradzę. Ale ona bardzo często właśnie wspiera to moje nastawienie, tą wiarę w sukces. To, że jak się przewrócę, to wiem, to jeszcze nie jest ta właściwa droga. Zresztą Edison, który kiedyś powiedział, że zamieni prąd na świecenie, jest taki wywiad zresztą w jego muzeum w gazecie, gdzie dziennikarz mu zadaje pytanie, mówi, no to jak będzie z tym pana efektem tego doświadczenia? On mówi, no wykonałem 2000 eksperymentów, no na razie jeszcze nie. No to pan poniósł fiasko. Ja fiasko? Co pan, ja już znam 5000 sposobów, które nie działają, więc jestem bliżej sukcesu. Więc człowiek, który ma nastawienie i nawet mu coś nie wyjdzie, bo zawsze nie wyjdzie, bo jak się zaczyna nowy biznes, nie ma takich biznesów, że ktoś zrobił pach i ma biznes, tak? Tu nie działa, konkurencja się pojawiła. Jak jest tak, to znaczy, że za chwilę inni mogą tak samo zrobić. Upór, konsekwencja, wiara w sukces, pracowitość, to są rzeczy, które decydują o sukcesie. I mówi się, że 85% to jest właśnie nastawienie. 85%. 15% to jest umiejętności i wiedza. I tak jest w rzeczywistości. I tak jak Pan mówił o strategii, że żadna strategia nie zadziała, jeżeli nie ma tego czegoś, tego nastawienia. Ja pracuję z dużymi firmami. I bardzo często zapraszamy pracowników firmy, nieraz to jest kilkaset osób, do pisania strategii firmy. I bardzo często zarząd takiej firmy mówi, Boże, jak oni jakieś głupoty wymyślą, a ja im oddaję tutaj władzę do ręki. Otóż my mamy doświadczenie na całym świecie, że nie jest ważne, czy strategia ze względów rynkowych jest
dobra, lepsza czy słaba. Ważniejsze jest, czy ludzie w tej firmie wierzą, że to jest właściwa strategia. Jak oni wierzą, że to jest właściwa strategia, to zrobią wszystko, żeby udowodnić, że ona jest właściwa. A jak w nią nie wierzą, to niechby była najlepsza, opracowana przez firmę z wielkiej czwórki i w ogóle idealna, ale jak ludzie w nią nie wierzą, to udowodnią, że ona nie działa. I to jest znowu nastawienie. Więc wiara, upór, konsekwencja to są rzeczy, które decydują o sukcesie. Czy można się tego nauczyć? Czy trzeba się z tym po prostu urodzić? No jakby można było się tego nauczyć, to by było w obszarze wiedzy i umiejętności. Nie jest to takie proste, ale można coś z tym zrobić. Bo pytanie, gdzie to nastawienie jest? Czy to jest umiejętność, której mogę się nauczyć? Czy to jest wiedza, którą mogę posiąść? No raczej nie. To jest na poziomie psychologii, to jest na poziomie moich przekonań. Nie wiem, taka rzecz, powiedzmy, poczucie własnej wartości. Czy można zbudować w sobie poczucie własnej wartości? Można. Trzeba myśleć o swoich sukcesach, wizualizować sobie kolejne sukcesy, wracać do tych pozytywnych rzeczy, które mi się przydarzyły w biznesie, a nie zamartwiać się tymi negatywnymi. I mogę budować w sobie poczucie własnej wartości. Tak samo jest z moim nastawieniem. Jeżeli mówię o tym, co mi się złego przydarzyło. Coś mi nie zadziałało. No, spróbowałem, nie zadziałało. Drugi raz nie zadziałało. Pan opowiadał o swoim doświadczeniu. I teraz pytanie, jak pan to traktuje? Czy to jest dla pana porażka? No, straciłem rok życia, pan powiedział. A ktoś inny powie, ja zdobyłem taką wiedzę o tym, ja się tyle nauczyłem, to była dla mnie lekcja. Jestem bogatszy o tą lekcję i ja dzisiaj wiem więcej niż inni. Zresztą w Stanach Zjednoczonych jest tak, że tam jak ktoś zbankrutował raz czy dwa, to jest gość do robienia biznesu, bo on już wie, co to znaczy być bankrutem. A ktoś, kto nigdy nie zbankrutował, Panie Boże, strzeż mnie przed ludźmi, którzy nie mieli porażek, no, bo ja nie wiem, jak oni zareagują, jak mi się porażka przytrafi. Więc można nad tym pracować. Na przykład taką metodą jest coaching, praca z coachem, kiedy albo kolegą, bo to może być kolega, wizualizuj sobie sukces. Wyobraź sobie, że minął ten rok i odniosłeś sukces i wyobrażasz sobie i to cię napędza, bo jak widzisz ten efekt, to dużo łatwiej go osiągnąć, niż gdy on jest jakiś taki niewymierny. Ja bardzo często pracując z firmami mówię, no dobra, siadamy do wehikułu czasu, przenosimy się o 3 lata. Mówcie mi, jak wygląda wasza firma na poziomie przychodów, EBITy. W przód. Tak, 3 lata w przód. No i oni mówią, no nasza firma będzie miała, jak to będzie miała? My jesteśmy w wehikule czasu, ona ma. I w momencie, kiedy ludzie zaczynają mówić, a ja im potem pytam, a po czym poznacie, że ona to ma? Ktoś tam mówi, no jesteśmy w pierwszej trójce. Ja mówię, zgadzamy się wszyscy, że jesteśmy w pierwszej trójce? No zgadzamy się. Ja mówię, no ale po czym poznamy, że jesteśmy w pierwszej trójce? No mamy najwięcej pracowników. Ktoś mówi, nie najwięcej pracowników, mamy najwięcej przychodów albo największe obroty. Aha, no to warto to sobie zwizualizować i odpowiedzieć na to pytanie. Jak to wiem, do czego dążę, to jest ten cel, o którym pan mówił na początku. On jest bardzo ważny, bo on nam, jak my sobie go wyobrazimy i go widzimy, to on nam daje to poczucie wiary i tego nastawienia, które spowoduje, że idziemy jak taran, nic nas nie powstrzyma. Czyli de facto to, o czym rozmawiamy, to jest, to Amerykanie używają często takiego określenia reverse engineering. Dokładnie. Wyobraźmy tak sobie idealną sytuację, potraktujmy to jego cel. A potem się zastanówmy, co zrobić, żeby tą idealną sytuację osiągnąć. I druga rzecz, nie przywiązywać się do własnych idei. Chyba słyszałem ostatnio takie stwierdzenie, prawdziwy biznesmen jest przywiązany do biznesu, a nie do idei. Tak, tak. Bo to nie chodzi o to, żeby w biznesie mieć rację. Chodzi o to, żeby klient, mój odbiorca miał rację i żebym ja mu tą rację pokazał, a nie żebym ja udowodnił, że moje jest na wierzchu. Otóż ostatnio oglądałem takie badania bardzo istotne dla biznesu, kogo nie lubimy w towarzystwie, w środowisku, tych, co mają rację. Więc w biznesie nie chodzi o to, żeby mieć rację, tylko żeby robić dobry biznes. Zatem, proszę Państwa, po tym programie macie Państwo wszystkie narzędzia, które są niezbędne. Strategię, ale również wiedzę o tym, że nastawienie jest krytyczne, żeby otrzymać od życia to, czego tak naprawdę chcemy. Proszę Państwa, tym samym chciałbym Państwa zaprosić na kolejny nasz odcinek za tydzień, TVN CNBC, wtorek 19.30, gdzie opowiem Państwu o tym, w jaki sposób poznać tak naprawdę, czego chcą od nas nasi klienci, aby wyjść z tego naszego
ciepłej sytuacji, wyobrażenia sobie, czego oni potrzebują i się po prostu tego dowiedzieć. Jednocześnie zachęcam, proszę Państwa, do korzystania z mojego bloga blog.mogilewski.pl, ponieważ otrzymuję bardzo dużo maili od Państwa z pytaniami i wątpliwościami. One są dla mnie bardzo cenne. Jednak jeżeli będą Państwo korzystali z mojego bloga jako formy komentarzy, wtedy moje odpowiedzi będą trafiały do większej grupy osób. Zatem raz jeszcze zapraszam blog.mogilewski.pl i piszcie również Państwo na adres biznes w sieci @tvn.pl. Zatem zapraszam już za tydzień. Do widzenia.